Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w Novaland. I muszę przyznać, jest dużo wcześniej niż myślałem, spowodowane kilkoma faktami. Po pierwsze, money, które udało nam się zgromadzić, a po drugie to, że mam też wszystkie materiały, żeby już tutaj to wysłać, więc... jedź w kosmosa, paczki przez tą bramę i zobaczymy co dalej. I tak, ogólnie dzisiejszy plan to jak najwięcej tego załatwić i... trochę może ogarnąć chałupę naszą graczową. A co dalej, to nie wiem. I dobra, ostatnie tutaj jakby na chwilę. No w sensie, dobrze, że mam kilka tych komputerów, ale nadal. Dobra. Tak czy inaczej, nawet jeśli czy jakkolwiek No cóż. Jakoś musimy sobie z tym wszystkim poradzić i... zanim tutaj te chałupy i tak dalej... to... a, co? Znowu coś chcesz? Już o tym gadaliśmy, dobra. Mniejsza z tym. Nie, nie ma niczego. Proszę bardzo. Ale... chciałem zrobić, byś pokazał więcej jakichś swoich ofert. Się nieistotne tak bardziej, ale no, dobra. A jak już nie masz nic ciekawego, to... zobaczmy, czy możemy jeszcze kolejną jakąś chałupę? Czy ten chałupę? Stację, nie. Sklep! Tak, sklep. Tworzyć i jakiś jest. Wygląda ciekawie. Coś jeszcze jest, czy już to wszystko? Proszę. Już mamy wszystko. Jej. Może fajnie, że jest wszystko. Zobaczmy, co tu jest teraz. Tak, dokładniej. I zobaczmy. Co jest tak ważne, że uzasadnia przeszkadzanie mi w tej chwili. Zobaczmy, co tu mamy. Pomnik. Okej, czy pomniki. I dzięki, nie skorzystam. I tak, jak jeszcze jesteśmy w takich tematach, przejdźmy się w kosmos, tak. Ostatnie ulepszenie. Odbloków wywołujemy. Co my tu mamy tak naprawdę? Wydajniczek z sekretantora? Tak, silnik. Złożo, tak. Zasięg, tak. I na z hakiem? To jest też fajne. Dobra, weźmy w takim razie co? Na resztę nas nie stać, niestety. Na chłopę przesadzecznie. Ale zanim pójdziemy tam, to jeszcze... no, wypadałoby trochę pozarabiać. Tak najlepiej na wszystkie rzeczy. A co za tym idzie? Będę musiał zobaczyć, czego mam najwięcej, zacząć co sprzedawać. Okej, a chałupa poziomu wyższego potrzebuje... tylko 500, więc fajniej. Teraz z domu do trzeciego. Ej, to zwiększa po prostu maksymalny komfort. Za 1000. Dobra. Jeszcze raz dobra. Zarobimy szybko, tak mi się wydaje. Zaraz będziemy też tu eksportować już coś innego niż tą stal, na szczęście, i zobaczmy, jak tą chałupa we środku. No, jest trochę bardziej przestrzenna. Więc można to chyba lepiej trochę pozarządzać. Tylko jak to się robiło, bo już nie pamiętam. Tak czy inaczej, usuniemy na razie wszystkie dekoracje i wszystko, co tu jest. Zaraz próbujemy poustawiać to trochę rozsądniej, lepiej, bardziej. I tak, no znowu zapcham pewnie chałupę wszystkim, czym się da, ale... no powiedzmy, że na razie jeszcze nie mamy wystarczająco dużo różnorakich mebli, żeby to ładnie sobie proszę ozdobić, więc tak. Zacznijmy od dywanów, oczywiście, że trzeba je ozepchać w taki sposób. Tam wyżej niestety już się nie zmieszczą, więc przydałoby się kupić jakieś mniejsze, jak będzie okazja. Z mebli, no niestety, śpiwory to jest jedyne, co na razie mamy. Ale tak, cała chałupa w śpiworach to będzie... no nieźle. Nawet nie mogę chodzić po moim domu, bo mam tak dużo śpiworów, ale okej. Teraz zegarki 2, półka też 2. A, i wszystko w sumie zajmuje to samo, więc... okej. Czy w sumie zajmuje, dodaję tyle samo, więc... czy uda się drugi poziom dekoracji? Ze smutkiem stwierdzam, że minimalnie nam zabraknie. Więc tak, trzeba będzie kupić jakieś lepsze meble. I dobra. Okej, już jesteśmy przy tym wszystkim, to zobaczmy, jak tam ze stalą. Jeszcze dwie paczki. Może wyłączmy obsługiwanie przez boty tych szczególnych rzeczy.
Bo teraz to już jest taki moment, że jak dwie paczki zostały, to wolałbym ręcznie sam to zrobić. W sumie dwa pakiety, bo tutaj po 5 paczek trzeba. Wiadomo, ale no. Patrzmy, jaki jest problem tutaj tak naprawdę. Czego tutaj brakuje tak w sumie? Paczek. Okej, bo jak głupi byłem, zapomniałem o tym, że tutaj te patyki nie bez powodu przyjeżdżały. Tylko właśnie po to, żeby robić kartony na paczki. Okej, czyli sam sobie teraz utrudniłem robotę i życie. Super. W takim wypadku... czy to jest rozsądny pomysł? Pewnie nie. Ale dostawię może kolejnego assemblera tego. Tylko dużego. Będzie... próbował więcej. Mam swadanie montażowe zamiast tego głazu. Nie ma prądu oczywiście, wiem, ale... zaraz będzie, będzie robił paczki. Super smar. Zaraz się dostarczy. I oczywiście jeśli chodzi o zasilanie, to nic innego jak baterie słoneczne. Nie używam innych rzeczy. Starczyło mu? Tak, starczyło. Dobra. Trochę smaru tutaj zaraz przyniosę samemu, bo jak widać mamy go w zapasie dużo. Więc tak, wrzucę byle gdzie. Nawet niech leży sobie tutaj. I zaraz powinno być ok. Z tego co widzę, to tak, kartony już powstają. Tylko nadal za mało patyków, bo już wszystko przerobiłem. Dobrze bym powiedział. To najprościej w świecie oznacza, że przydałoby się farmy patykowe jeszcze bardziej ogarnąć. Można uczyć bota od patyków też zcinać drzewa patykowe, bo nie wiem, czy on umie. Uwaga, 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 bot od patyków, gdzie Polas? W ogóle mamy bota od patyków? Nie no, jakiś tu jest. O, okej. No cóż, wiecie co. Najpierw będzie chyba przerzucić na tego, który jajki miał zbierać na zbieranie drzew. Bo jak się okazuje, tak, nie umiał w drzewa. Jeśli nie powiesz bezpośrednio o drzewach. O, skończyły tam się sadzonki patykowych krzewów? No nawet lepszy pomysł. Przerzucę wszędzie to na drzewa, bo drzewa są lepsze. I w sumie w ten sposób będę mógł znowu na jednym pracować w robocie, ale... co z tym? Najważniejsze po prostu będą... ten tylko jak je pozyskać. Ja wiem, że w ten sposób można. A nie wiem, czy da się jakoś inaczej stworzyć nasiona drzewa gałązkowego. Nie, nie da się inaczej, więc po prostu na razie... dzikie drzewa gałęziowe wezmę i posadzę tam, bo tam teoretycznie chyba jakoś lepiej będą działać na tych kupach zwierzęcych. Tak, żeby nie pozostawić tego bota na krzewach, w ten sposób będzie zbierał krzewy, przez co nie będzie ich jakoś za dużo. A same drzewa gałązkowe, no, niech sobie będą. Szybko będą rosnąć, szybko będą dawać patyki. Jeśli się uda, to może nawet bym... o. Zrobił tu linię dostawczą na lepsze nawozy. Prawda, bym musiał wtedy podmieniać znowu wszędzie wszystko, a mi się nie chce. Powiedzmy, że może to by miało sens. Kto wie, może będzie miało sens. Ja tak czy inaczej na razie odpuszczę sobie. I dobra. A stal widzę, że powoli się produkuje, powoli się dostarcza, więc tak. Możemy wyrzucać tutaj już zapasowe sztabki. To... interakcja tutaj, tak. Potrzebujemy, tak naprawdę mówiąc, najprościej... ile kartonów? Tutaj 4 i na następny 5. Więc... zaraz to będziemy mieć zrobione. A to w sumie może być obsługiwane przez boty, byleby już tylko... same boty nie pakowały nam stali, bo jeśli będą nam automatycznie stal pakować, to będą problemy. I przy okazji zobaczcie, jak pięknie. Paczkomaty, że tak je dziwnie nazwę, zaczynałem działać już pełną parą. A mega piece też bardzo szybko już przetwarzają wszystkie rzeczy. Teraz jest tylko kwestia tego, że brakuje nam
chyba botów do pracy. Aha. A niestety jak zwykle botów do pracy brakuje. Teraz ile jest botów dostarczających, a ile jest sprzątających? A, w sensie... Ten dostarcza... O nie, jeden tylko dostarcza, reszta robi wszystko inne. Wpisy ogólne... Sprawdź zasoby... Ja tutaj naklikałem? Osoby... dobra, może inaczej zróbmy, żeby znowu wszystkie mogły wszystko robić. Tak będzie lepiej. Nie, żeby tu większość tych rzeczy i tak była potrzebna. To przyspieszy trochę. Teoretycznie tak. I to nawet bardzo. Więc. Może jeszcze jakaś nadzieja dla nas tu jest z tym wszystkim. Żeby to jakoś działało. No może. Może kto wie. Tak czy inaczej, produkcja stali jest już zadowalająca. Nawet bardzo bym powiedział, że zadowalająca. Teraz co? Czego tu brakuje? Kartona? Czemu nikt... Przepraszam bardzo, czemu nikt... A, dobra, zapomniałem, z kartonu muszę ręcznie tam dostarczać. I tak, w sumie tu mamy tą babę już tutaj wsadzone dwa. Tak, mamy wsadzone dwa. Więc ten maszyn do kartonów niech zrobi ile może, a reszta już papa. I tak, w takim wypadku tutaj trzy są potrzebne. 5, czyli 8 kartonów łącznie. O, w sumie to może być dobra opcja. Po prostu dać im automatyczne pracowanie z tym, ale wyłączyć kartony. Jeśli nie ma tam dostaw kartonów, a widzę, że chyba nie ma. No, ja, to może w sumie teraz to być automatycznie ogarnięte. Nie to... Oh. Zła maszyna. Nie to... O, to, tak. To, chyba to. Chyba dobrze. No to super. Ta sprawa jest załatwiona, teraz zobaczmy czemu... nie zarabiamy. Czyli where's the money? Inaczej mówiąc. Czemu ta rakieta nic nie robi? A! Skończyła zamówienia na... chipy. I teraz jak wysłałem po 10 chipów czy po 5 komputerów? Dobre pytanie w sumie. Chipy się produkują szybciej chyba od komputerów? Teoretycznie tak. A komputer potrzebuje 2 chipy, czyli... Ha. 2 chipy. Ja mam 2 komputery. Jakoś tak, więc w sumie 1 do 1 wychodzi z tego wszystkiego. Tutaj więcej materiałów idzie. Powiedzmy, że jako potrzeba 5 komputerów, to niech będzie, że komputery będziemy wysłać. Szybko to się zrobi. To jest tylko teraz kwestia chwili przeczekania. Albo nawet niekoniecznie. Mogę to w sumie przyspieszyć. Czemu nie? Jako, że tam zaraz będziemy wysyłać już te zielone komputery, a ich produkcja jest trochę bardziej wymagająca. Podostawiamy w takim wypadku dużo tego, żeby tu prądu na pewno starczyło. I zrobię coś totalnie stupido. Nie ten assembler. A gdzie są duże assemblery? Potrzebuję komputerów, okej. Okay. Jestem naprawdę spichlerzem Europy w takim momencie. Ale tak, postawimy gdzieś dwie fabryki, nieistotne gdzie. Na razie tak, jedna produkuje podstawowe chipy. Później to się zmieni, bo nie ma co ukrywać. Z czasem będziemy mieć czego pod dostatkiem. Druga produkuje zwykłe komputery. Głównie po to, żeby właśnie szybko skończyć kontrakty na zwykłe komputery i na chipy. Będziemy robić to dosłownie tak, 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 tak. A kartony na razie skipujemy. I to nie tak, że jest problem z kartonami, tylko po prostu wiem, że pakowanie będzie zajmowało bardzo dużo czasu. No, po prostu chciałbym na razie sobie odpuścić takich problemów. A, i właśnie te komputery są, to od razu je zabieram. Bo jak już widzieliście, potrzebujemy ich 10. I sądzę, żebyśmy szybko tą 10 osiągnęli. Jeśli nie będę ich dosłownie kradł. Tej mojej własnej, prywatnej wyspy. Dobra, baterii też potrzebujemy 10, więc niestety będę musiał też
zabrać z linii produkcyjnej tych komputerów, co no, spowolni produkcję komputerów, ale przynajmniej baterie będą już gotowe. I tak, co dalej? W sumie nie wiem, co dalej. Prawdę powiedziawszy. Ile tu jeszcze tików? Czemu sekund? Nie będę tutaj aż tak czekał, to kilka minut jest chyba. Tutaj komputer się tworzy 132, czyli niecałe 2 minuty, tutaj 99. O. Niecałe 2 minuty, trochę ponad 2 minuty, dobra. Czyli teoretycznie to mogło być głupia decyzja, że wybrałem komputery, ale niech będzie. Będę żył ze swoją głupotą. I dobra, mam 3 kartony już załatwione. Mam 3 kartony załatwione. To w takim wypadku... Wiemy. Jest coś innego, co byś przydał ty ogarnąć? Chyba nie. Chociaż... Dobra, wiem co trzeba. Możecie uznać to za bardzo głupie, ale wyłączę boty zbierające. Dodam tutaj 2 ogarniacze. W ten sposób teoretycznie ta wyspa szybko pozbędzie się swoich materiałów i swoich problemów. Więc będzie lepiej. Bo materiałów to mają w zapasie bardzo dużo, jeśli chodzi o te sztabki już. A nawet jeśli zabraknie im nagle, powiedzmy, rudy, to jest pal licho, ważne, żeby sztabki mieć. Dobra. Więc 5 botów ogarniających. W sumie zupełnie jak na tej wyspie startowej chyba. Jeśli nie mylę, tak, też tam jest dosyć podobna sytuacja i trochę głupie to było, że puściłem znowu na podłogę. Niedobrze, że mogłem to odłożyć z składzika, żeby mieli trochę mniej roboty. Dobra. Zobaczymy, o ile szybciej teraz ruszy to wszystko. I no teraz jest tu pięknie, sprawnie. Szkoda, że nie można mieć więcej niż 5 botów. Można było mieć tam 6 lub 7, to życie byłoby dużo piękniejsze. Albo gdyby można było botom zbierającym dać więcej niż 1% naraz. Dobra. Jak stoimy ze stalą? Nie najlepiej. Ach, skoro jest tak nie najlepiej, to wiecie co? Do usłyszenia, jak tylko będę miał już coś do pokazania, bo chwilowo nic nie mam. Głównie przez brak pinionuszków. Ale spokojnie, szybko pinionedze przyjdą, więc będzie dobrze. Wiecie co? Jeszcze nie mam nic do pokazania, ale wpadłem na ciekawy pomysł. Może to być naprawdę coś, co ułatwi roboty z tym wszystkim. A może jeszcze utrudni. Tak, książę, lecimy szybko na stację, bo muszę zobaczyć jedną pierdołę na niej. Jak już tutaj tą pierdołę zobaczymy, to będziemy mogli stwierdzić, co dalej. Czy w sumie ja bym mógł stwierdzić, ale wiecie o co chodzi. Maszyny do kolonowania zwierząt nie. Rakiety nie. Farmy nie. Nie mam tych przepisów, bo i tylko wiedziałem, ale drogie są. Bo tu właśnie tkwi ta kwestia. Myślałem, żeby stworzyć więcej megapiecy. Na nich już tylko bazować. W moim odczuciu jesteśmy w stanie teraz, kiedy one są szybsze. Ale nie, niestety. Nie ma jak. I tutaj też nic nowego nie ma. Ze smutkiem stwierdzam. A więc nadal wracam do czekania. Na fundusze. Może by nie było, jak będziemy mieć fundusze, to pierwsze co musimy ogarnąć. Meble oraz wszystkie ulepszenia do surowania w kosmosie. Okej, witam znowu ponownie. I ponownie mam coś ciekawego. Przedamy te komputery. Jest to może smutne, ale są warte 1600 za sztukę. Jeśli posprzedaję, będę w stanie szybko zażegnać problemy finansowe. I okej, dłużej będę się męczył z tą bramą, ale pomyśleć w ten sposób. Jeśli szybciej to ogarnę, to wszystko inne też pójdzie szybciej. Teraz tak, ten czujnik wymaga jednego tego, więc tutaj jesteśmy zabezpieczeni. Te czujniki wymagają jeden ten czujnik, więc nadal jesteśmy jakby na plusie w produkcji. Tutaj potrzebujemy 2 tam te czujniki i jedną baterię, jesteśmy na plusie. Tutaj 2 komputery niebieskie, znaczy niebieskie, żółte. Czemu się staje daltonistą, czym ten niebieskowłosy jełop? Czy to jest normalne, jeśli się gada do monitora, że nagle dostanie się daltonizmu? Nie wiem, ale tak inaczej, jesteśmy na plusie materiałowo, jeśli chodzi o produkcję tych komputerów. Zawsze pobiera mniej niż oddaje, no poza tym etapem, który dosłownie się, no, prawie że zeruje.
I tak, sprzedając je naprawdę szybko będziemy mogli ogarnąć wszystko, więc... No ze smutkiem stwierdzam, że na razie musimy pożegnać. Ale jak tylko sprzedamy tą pierwszą ofertę, to będziemy mogli spokojnie zrezygnować z tego. Teraz jeszcze lepsza rzecz. Tyle, ile udało się zarobić, chyba będziemy w stanie ogarnąć wszystkie moje plany, czyli zarówno z tym, żeby przerzucić tamtą wyspę na Maga Pieca. No, teoretycznie tak, więc... Wiem, że nawet taki tytuł odcinka będzie. Znowu. Ostatnio często mi się to zdarza. Tak czy inaczej, bierzemy zwykły Maga Piec. Ciekawe, jakie są materiały potrzebne. No i elektryczny Maga Piec, to podejrzewam, że komputery będą potrzebne niestety. No, mamy to. Zostało 6000. Więc możemy pójść ze spokojem tutaj. Wykupić wszystkie tutaj akcesoria. I tak, dużo na to wydam, ale no, warto. Teraz możemy ulepszyć jeszcze bardziej chałupę. Będę kupić jakieś ładne meble. Tutaj już 4000 za czwarty poziom komfortu, nie dzięki, na razie mnie nie stać. I się szybko będzie mnie stać, ale no. Zamiast tego warto byłoby wykupić jakieś naprawdę różnorakie meble. To nie wiadomo czemu, niektóre są poblokowane. Tutaj bym kupić wszystkie podstawowe, żeby kupować tam te inne? A, ciekawe. Tak przecież wykupuję wszystko, bo czemu nie? Będziemy mieć wszystkie rzeczy, jakbym chciał, to bym... Wyszukane, a potem są szyk. Czyli tak, muszę wykupywać wszystkie z mniejszych kategorii teoretycznie, żeby zdobywać lepsze. Drogie są, ale dobra. Mamy powiększony dom jeszcze do poziomu trzeciego, to może jak to poukładamy jakoś fajnie, to i tak coś wyjdzie. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. A, przy okazji tutaj stal miałem dostarczyć, to teraz dostarczę. I tak, mega piec. Nie jest tak źle. Maga chipa, a tutaj komputera. Dobra, czyli muszę po prostu pokraść kilka chipów, kilka komputerów. Co problemem nie powinno być, mamy tego dużo. Niech będą dwa komputery. I... dwa chipy. No to jeśli uda się dalej ukraść tego chipa, kiedy go wyprodukuję, to... dobra, jeden chip na razie. Dobra, dobra. Więc teraz pora się pożegnać ze wszystkimi tymi normalnymi piecami. I tak, że teoretycznie może to zmniejszyć moją wydajność znacznie, ale... Wydaje mi się, że nie zmniejszasz tak tragicznie. Bo nie będą musieli się przejmować dostarczaniem do miliona miejsc. Po prostu będzie mniej dostarczania, będzie więcej czasu na ogarnianie wszystkiego wokół. I można dzięki temu będę mógł przywrócić bota kopiącego, chociaż jednego. Może nawet dwa. Tylko bym przez przypadek pakowacza gdzieś nie rozwalił, bo jeśli rozwalę pakowacza, to będzie kiepsko. Tego myślę, że pewnie tego nie zauważę. A, i właśnie, powinienem włączyć zasadę, żeby zbierać samą stal, która leży na podłodze. Tak. Pozbędziemy się wszystkich podstawowych piecy. Teoretycznie naprawdę to powinno nam dać takie, jakby... obszar do pracy, tak chyba najłatwiej to nazwać, że no damy radę. A nie, nie. Chociaż? Może tak. Tak czy inaczej sobie uświadomimy, że potrzebuję jeszcze jednego chipa. Bo tutaj potrzeba po dodatkowym piecu i dla tego. I dla miedzi, i dla żelaza. Tak. Tu będzie żelazny megapiec. By wszystkie były przy sobie, tak. Żelazny megapiece. I zaraz drugi miedziany postawię. Megapiec. Miedziany megapiec. Będzie jakoś to działać. Ostatecznie się dorzuci więcej pakowaczy po prostu i tyle. I teraz, żeby nie przesadzać na razie, jeden elektryczny megapiec, który będzie odpowiadał oczywiście za stal, bo co innego tutaj jeszcze można w tych piecach robić? Tak nie sprawdzałem. Okej, szkło, butelki. Ogniwo z behemutium. To może być dosyć opłacalne. Generalnie mówiąc, ale to jeszcze nie teraz. Więc tak, elektryczny megapiec numer 2. Karniemy całą stal. I teraz co tak naprawdę z problemem?
materiały. Nie, dobra, problemy teraz nie są tak naprawdę materiały, tylko sprzątanie tego wszystkiego. Uboty dosłownie mają na podłodze milion rzeczy i chcą mnie po prostu posprzątać, zamiast zajmować się tym, co istotne. Ja się nie winię ich za to. To są boty. One są dosłownie tempe. Z tym to muszę potwierdzić i stwierdzić, bo niestety. Ale dosłownie, czyli nawet nie mamy jak zarządzać tym botami. Co możemy tu robić, to dosłownie postawić i powiedzieć, ty zbieraj to, a ty tamto. Ale dobra, a jak już to teraz tak działa, to pożegnajmy tych, bo teraz znowu będę potrzebował dużo jakby miedzi i żelaza w kartonie, więc no, tak. Znowu będę potrzebował w takim wypadku zbierać stosowne rzeczy. Podniosłem bota? Zamiast przyspieszacza? Dziwne. Nawet nie wiem, skąd on się tu wziął nagle, ale tak czy inaczej, bierzemy to. Ty pracujesz na miedź, dostarczaj ją, jakoś nie może, tutaj, bez znaczenia, dosłownie. I teraz ty, kolego, chodź tutaj, proszę. Dziękuję. Ty będziesz pracował na żelazo, standardowo. Przyspieszenie, tak, dostarczę je tutaj chyba. A gdzieś do tego samego dostarczałem, co, jak mówiłem, to leczenie. Ważne, żeby po prostu zbierali powoli i dostarczali, żeby pakowacze mogły pracować. I... wydaje mi się, że na razie to wystarczy. Ale teraz, kiedy to mam ogarnięte, to pora załatwić tutaj coś ważniejszego. I tak, 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 zamiast 5 pierdolionów małych piecy, trzeba będzie zrobić... mega piece. To tutaj są elektryczne czy klasyczne? Klasyczne niestety. O. Ale tak, będę musiał to zrobić. Chociaż... pewno. Może nie. Tego i tak nam wystarczy na wszystko. Teoretycznie tak. Dobra, nie będę ruszał czegoś, co działa, bo mi się jeszcze zepsuje. A tutaj działa pięknie. Będzie działać jeszcze lepiej teoretycznie. Tylko, jak mówię, jednego bota trzeba tutaj... O. Jednego botu dosłownie... znowu się plączę, trzeba to tylko zostawić, wprowadzić zasoby. Chyba? Żeby przekazywał stali... Tak. To jest ten bot, który będzie przekazywał rzeczy. Lepiej go mieć po prostu, byśmy nie mieli, to by były znowu komplikacje. Delikatnie mówiąc. Jak tam stal? Potrzeba jeszcze trochę. O. Dobra, dajmy to. Zaraz będzie kolejny zastrzyk gotówki. Za stal. Co za tym idzie? Strunie mi w kosmosa. Pora kupić kolejne nowe meble. Albo jeszcze powiększyć doma? W sumie nie wiem. Powiększyć doma czy meble? Nie, dobra, meble dadzą więcej w sumie niż powiększenie doma. Bo te meble wydają już dosłownie większe bonusy. Więc tak, bierzemy coś takiego. Lepszy zegar. Czemu nie? Taki mały dywan. Duże dywany są bardzo drogie. Niestety. Weźmy to jeszcze. Taką lampę, bo czemu nie? I już na nic mi nie stać. Spotki muszę stwierdzić. Co za tym idzie? Idziemy zająć się domem. I chyba mogę wyłączyć już sprzedawanie zielonych komputerów. Tak mnie się wydaje się. Bo główne kwestie finansowe mamy już za sobą. Oczywiście nadal będą jakieś takie mniejsze lub większe komplikacje. Ale zmienimy to z powrotem może na sprzedawanie chipów. Bo się na tyle będzie szybko tutaj ogarniać, że... Co? Nie. Czego brakuje? Obstawiam baterię. No oczywiście. I to już zaczyna być niepokojące, że tak długo tą jedną baterię produkują. O. Naprawdę niepokojące. Mam się z tym skłonny zobaczyć, co się stanęło się. Nie no, nic! Nadal się po prostu nie wyprodukowała. Plastil, czego brakuje? Stali. Plastila w sumie nie mamy. To jest niebezpieczna rzecz. Ale niech i tak będzie.
Niech tak będzie. I tak, czego na pewno starczy na dłuższą chwilę, to klej. I na zamiast kleju róbcie dodatkową baterię. Bo w takim tempie, jak to teraz jest, to my baterii nigdy nie zrobimy. Dobra. Dobra. Jeszcze raz, dobra. A teraz miałem w tym ogarniać? Ktoś pamięta? Znowu mam jakieś lagi umysłowe. A, okej, dom. Tak, dom. Jeszcze większy, jeszcze fajniejszy. I znowu muszę wszystko pousuwać, żeby zamontować tu lepsze rzeczy. Może już będę mógł przekazać też jakieś inne meble niż łóżka tylko. Dosłownie jedno łóżko się postawi, żeby był spokój i resztę się zapełni czymś opłacalniejszym. Jak na przykład lampy. Wydaje mi się, że lampy będą dużo lepiej działać niż łóżko. Jeśli tak zadziała, to chciałbym zobaczyć też, jaki będziemy mieć komfort ostatecznie. Patrząc, że wszędzie jest po 30, to teoretycznie, gdyby to było dozwolone, byśmy mogli nawet 4 osiągnąć. A nie pamiętam, czy jest to zezwolone, czy nie. Wydaje mi się, że nie, że możemy mieć max 3 w tym domu. Ale tak, czy inaczej... O, co my tu mamy? Ona jest na ścianie, ta maskotka. Dziwne. Tak czy inaczej... A tutaj ściany musimy zapchać zegarami, bo zegary najwięcej dają. Tak, mamy maksa za to. Teraz tak... Podłoga. Dywany mamy z punktami dekoracji 6. 4 i 9. To trzeci aż 9, gdzie się tylko da. Jak 9 są postawione, to musimy znaleźć jakieś te małe dywany. O proszę, tutaj daje łącznie 4, więc okej, taki bardzo mini. Tutaj też jest taki trochę mniejszy i daje 4. Tutaj mam 6, tutaj 6. Chyba najbardziej się opłaca te, bo tutaj łącznie 8. Te 2 postawienia. Sprawdzę tylko jeszcze szybko, czy nie ma jakiegoś jeszcze innego, który bardziej by się opłacił. Wydaje mi się, że niestety nie. Aby na szczęście nie. Teraz tak, łóżko tu. I tak, łóżko za 2 pola, które zajmuje, daje nam 6. Lampa, jedno pole daje 3, więc teoretycznie też będzie ok. I mamy poziom komfortu 4. Jej. Więc idziemy spać. Jedna sztuka co 8 przedmiotów, zamiast 12. Okej. Czyli można inaczej mówiąc pójść spokojnie spać i poczekać, aż się wyprodukuje dużo, dużo, dużo materiałów różnorakich. Może i tylko z tym, że no... Jeśli chodzi o produkcję wielu naszych podzespołów, to tam niestety jest ona ograniczona, więc... Ja bym powiedział, że to by było na tyle, ogólnie mówiąc, z tego epizoda, bo chyba wystarczająco dużo rzeczy zrobiliśmy. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz, którą by, no, dosłownie mówiąc, wypadało zrobić. A jest to nic innego jak polowanie na diamenty. Więc tak... Dobra, nie zmienię tych podzespołów. Wiem, że to będzie marnować potencjał z co 8 sztuk macie bonusa. Ale no. Jakoś i tak pójdzie. A jak idzie przy okazji tutaj kwestia tego? No i za nim pięknie. Wszystkie piece pracują? Nie wszystkie. Żelazny przez chwilę nie pracował, ale już pracuje w sumie, więc jest dobrze. Wszystko działa, pracuje, jest świetnie po prostu. Chyba kryzys stalowy już jest zażegnany, no. Tak. Kryzys stalowy jest już zażegnany. Tylko czy jest dobra ilość tutaj kartonu, żeby nie było, że więcej tutaj rzucili? 2 kartony. Tu mamy 3 i tak, idealnie. Idealnie, na styk. To jest świetnie. I w sumie... Znowu wchodzę, gdzieś gadam, robię głupoty w internecie, zamiast iść zrobić to, co mam zrobić. Uff, więc teraz tak, idźmy po prostu, już naprawdę zajmijmy się tym, co mamy zrobić. Oczywiście zerkając nadal do tego dziwnego króliczego dziada, żeby dał kolejne wynalazki, ale ne. On po prostu nie chce najwidoczniej, nie lubi nas. Dobra, no to idziemy w kosmosa. I zobaczymy, jak tym razem to wszystko będzie i jak działa ten hack.
w takim sensie. Okej, czyli zbieranie nam ułatwili teraz, kiedy już prawie nie będzie trzeba niczego zbierać. Świetnie. W sensie, i tak pozwala to szybko się przemieszczać i to jest fajne, ale... Ale teraz już tego nie potrzebujesz, tak. Ale tak, jeszcze zanim pójdziemy ogólnie na strefę, gdzie są diamenty, potencjalnie, tak sobie przypomniałem, że warto byłoby też... Znaczy, dobra, na tej strefie też będzie pełno pewnie szmaragdów. I właśnie o to chodziło, że muszę znaleźć strefę, gdzie szmaragdy będą non-stop się pojawiać, bo to ich potrzebujemy jeszcze do ulepszeń, zanim będziemy mogli zająć się diamentami. I chyba jesteśmy w tej strefie? Bo nie widzę tego jakby zasysacza. Definitywnie już jest ta strefa. A zasysacza jak nie było, tak nie ma. Tak się zaczyna niestety. Potencjalnie jest zasysacz. Już chciałem powiedzieć, potencjalnie zmarnujemy ten przebieg, ale no, może znajdziemy. I znalazłem zasysacza idealnie. Idealnie, jest, że diament tu jest, to jeszcze zasysacz. Więc świetnie. Tak jak mówię, głównym celem będzie zbieranie jednak szmaragdów, nie diamentów. Chociaż chciałbym diamentowe wzmocnienia robić, tak. Bez wcześniej osiągnięcia szmaragdowych, to no nic z tym nie zrobimy po prostu. Takie są zasady tej gry. Więc tak. Kręćmy się wokół tego czegoś. Zbierajmy szmaragdy. Czym prędzej wszystko przerobimy na szmaragdowy, tym lepiej. Czym żeby nie było, tak jeszcze tylko szybko napomknę. Oczywiście ja to zrobię poza nagraniami prawdopodobnie. Żeby was nie męczyć tym, że no... O Jezu, kolejny odcinek, gdzie tylko latamy w kosmos, zbieramy te kamyki. Nudy, unsub i tak dalej. Więc no, jakbyście widzieli, po prostu będę miał wszystko prawdopodobnie naszykowane. I niewykluczone jest to, że nawet nie tylko szmaragdowe, a wręcz diamentowe już porobię. Żeby mieć najszybsze produkcje, jakie istnieją. Ale jeśli będziecie chcieć zobaczyć więcej mojego surowania po kosmosie czy coś, to oczywiście napiszcie to w komentarzu, bo no nie ukrywam, nie dosyć, że komentarzu za dużo co nie dostaję, a zawsze miło się czytać jakiekolwiek słowa wsparcia, krytyki, śmiania się ze mnie, wyśmiewania, obrażania mnie, cokolwiek po prostu. Żeby nie było dosyć luźne podejście do tego, co ja robię w internetach. Zresztą chyba da się to wyczuć po tym, że mówię, że jestem głupotą w internecie. Ale no. Więc mówię, jeśli chcecie, możecie nawet mi powiedzieć gwiazdo kluczu, ty jełopie, ty niemycy, wstydziłbyś się tak lamić, czy coś. I lamię też jest w porządku, okej, nie mam z tym żadnych problemów. Ale dobra, starczy gadać o takich rzeczach, po prostu skupmy się na tym, żeby jak najwięcej tego przynieść na naszą dziwną planetę. W momencie, w którym już tu jesteśmy, to wiem, może nawet jedno szmaragdowe wzmocnienie zrobię. Jeśli nie zrobię, to tak przy okazji gwoli ciekawostki, powiem wam, że pierwsze, co będę chciał jakby zeszmaragdować ze wszystkich moich opcji, to nic innego jak, oczywiście, no, assemblery. Bo one najbardziej zasługują na to, jako że produkują nam, no, zielone komputery. I żółte komputery, które nie wiem, czemu nazwałem niebieskimi ostatnio. I inne takie rzeczy, więc tak. Diament. Nie zdążę. Kurczę, nie zdążę diamenta, bym miał jeszcze więcej. No trudno. Koniec misji. Tak czy inaczej zebraliśmy 21 szmaragdów, więc jest to świetny wynik. Trochę diamentów i parę innych rzeczy. I tak, kartony mogę wywalić. Chociaż nie, nie będę wywalał kartonów. Pozbędę się botów ogarniających. I tak bez różnicy przecież mogę za darmo produkować, kiedy chcę. I okej, okay, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to dajmy mu w prezencie tą perłę, niech się cieszy. A myślałem, że Peru zastosuje to meet. Ślicznie dziękuję za prezent. No i mamy jego głowę teraz sobie do używania. Nie wiem, że dziwnie to brzmi, ale no, taka prawda. Możemy po prostu się przebrać za niego. I z takim akcentem całkowicie kończę już dzisiejsze spotkanie z awansami i wyłączam nasz assembler pakowanej stali. Tak. Kończyliśmy wszystkie zamówienia na stal, więc definitywnie na tym kończymy. Następny krok, sprzedaż plastilu. Który zaraz zacznie się tutaj ogarniać, jak będziemy mieć dostawy stali już tam. Więc tak, jak już mówiłem, to tyle. Dzięki wam wszystkim, no i trzymajcie się. Hej, hej.